Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy na mapie wyświetlić różne lokalizacje, które są w jakiejś odległości od naszego użytkownika, na przykład w obszarze 25 km od naszego użytkownika. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku w nowej aplikacji ustawiamy layout na kolumn, żeby na naszej stronie tutaj indeks wszystko układało się od góry do dołu. Dodam sobie grupę, która będzie na środku też typu kolumn. Jeszcze raz damy ją na środek naszej kolumny. Jest wysokość przed od zera do nieskończoności. Dodamy tutaj dwa elementy, które pozwolą nam dodawać nowe rzeczy do bazy danych, czyli punkty, które chcemy później wyświetlić na mapie. Na początku damy sobie tutaj nazwę, pole jest wymagane, ok, niech będzie na pełną szerokość od zera do nieskończoności i następnie dodamy sobie jeszcze jakiś adres tego, więc poszukamy sobie search boxa, który pozwoli nam właśnie dodawać adresy. Jest search box, wrzucam go sobie znowu na pełną szerokość, jest, nazwiemy go teraz nie name, tylko location, ok, i tutaj wybieramy sobie geographic places. Nie biorę żadnego preferowanego miejsca, tylko tyle. Następnie przycisk, który pozwoli nam wszystko zapisać do bazy danych, więc weźmy przycisk, dajemy sobie po prostu save. Jest save, niech będzie na środku. Dobrze. Jak klikniemy sobie w ten nasz przycisk, to co zrobimy? Zrobimy create a new thing, dodamy sobie nową rzecz do naszej bazy danych. Nie mamy żadnej takiej tabeli, więc zrobimy sobie po prostu tabelę z lokalizacjami, locations, confirm, jest i dodamy sobie pole. Pierwsze to jest po prostu, może adres damy, adres i to jest nasze geographic adres i tutaj wrzucimy to, co jest w naszym search boxie, search box location var. OK. I następne pole to jest po prostu nazwa, więc dodajemy sobie pole name typu text i jest. I przepinamy to, co mamy w tym naszym inputcie, input name value. Po tym wszystkim robimy sobie reset relevant inputs. OK. I w sumie tyle. Więc mamy sobie dodawanie danych do naszej tabeli. Działa, mam tutaj data. Ta tabela się tutaj pojawiła. Location. So. Następnie wracamy sobie do naszej strony. Dodamy sobie jeszcze jednego inputa, aby nam określał, jak daleko od danego elementu mam być. Więc damy sobie this input should not be empty. Ma być to liczba integer, initial content. Damy sobie 25 km. OK, więc mamy 25. I następnie ten input zmienimy nazwę na KMS, po prostu w ten sposób. I wyświetlimy sobie na sam koniec mapę. Map jest nasza mapa. I tutaj wyświetlimy sobie punkty, listę punktów, ustawię ją na środku, więc zmieniam to na listę. Skąd biorę te nasze elementy? Biorę po prostu z location, z naszej tabeli z lokalizacjami. Naszym źródłem danych jest tu SR4. Szukamy w naszej bazie danych lokalizacji. Na początku weźmiemy sobie wszystkie i wyświetlamy sobie adres, to jest pole po prostu adres. OK, będziemy mieli sobie naszą mapę. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. Widać, mamy tu dwa issues. Dlaczego? Dlatego, że żeby skorzystać z tych map, musimy tutaj w ustawieniach ustawić klucze naszego, do naszej mapy właśnie. Możemy sobie od razu tu kliknąć. Zobaczcie, tu musimy ustawić klucze po to, abyśmy byli obciążani przez Google za używanie API do map, tego geocode i map, bo to jest właśnie płatne. Przy mniejszym ruchu nie jest bezpłatne, ale przy większym już musimy płacić jakieś dolary za to wszystko. Dobrze, więc weźmy sobie nasze punkty, dodamy tutaj, może damy jakiś sklep 1, ja sobie teraz to zapiszę i damy go w Warszawie. Warszawa jest. Zapisuję. Jest pierwszy sklep, sklep 2, damy sobie może Lublin. Jest Lublin. OK. Teraz odświeżymy sobie naszą mapę, ja odświeżam całą naszą stronę. Zobaczmy, czy te nasze punkty wyświetlają się na tej mapie. Czy są? Nie widzę tu nic takiego. Zobaczmy sobie jeszcze raz, czy jakaś mapa nie jest przypadkiem źle podpięta, więc szukamy lokalizacji. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Szukamy ich. OK. Wydaje mi się, że powinno być dobrze. Poszukamy więc problemu. Nie zapisały się nam tak naprawdę te punkty, te lokalizacje w tym miejscu. To jest Geographic Places. Myślimy sobie, że szukamy tego może dookoła, albo zostawmy to, jak jest teraz. Pójdziemy jeszcze raz, this input should not be empty. Też sobie to zaznaczę, żeby nam to wymagało. Pójdziemy do naszej bazy danych, zobaczmy, adresy w tych dwóch przypadkach są puste. Więc ja je sobie usunę jeszcze raz i spróbuję jeszcze raz je dodać. OK, jest. Zresetuję sobie całą naszą aplikację i spróbujemy jeszcze raz. Sklep 1,
Warszawa. Morze Zachodnie. Save. Dodałem. Jest, dodany. Więc wystarczyło nam zaznaczyć tam, że te pole są wymagane. Sklep 2. Bierzemy sobie Lublin. Może być to. Save. O, zobaczcie, jest drugi punkt, więc mamy już dwa punkty. Dajmy sobie jeszcze jeden. Sklep 3. I weźmiemy sobie Radom. Radom. Ok. Dobrze. I teraz możemy, tutaj wyświetlamy wszystkie punkty, które dodaliśmy. Damy sobie coś daleko, na przykład sklep 4, Londyn. Mamy Londyn. Czy nam się dodał? Jest. Mamy Londyn. Wszystkie punkty nam się wyświetlają. I teraz wyświetlimy sobie tylko te punkty, które są w okolicy nas. Więc weźmiemy sobie tego naszego searcha na mapie i dodamy tutaj ograniczenie, że te nasze adresy są w odległości i z within. I tutaj bierzemy jak daleko. My do tego mamy specjalnego inputa, input kilometers value. Następnie, czy to mają być kilometry czy mile. Mnie interesują kilometry i od jakiego punktu? Od naszego użytkownika tam, gdzie on teraz jest, czyli current geographic position. Od tego elementu właśnie sobie weźmiemy, więc odświeżam jeszcze raz naszą aplikację. Teraz wyskakuje mi tutaj komunikat, że czy zgadzam się na to, aby sprawdzać moją lokalizację, bo nagle ta aplikacja używa lokalizacji, więc tak, zgadzam się. OK. I tu mam zaznaczone 25 km, więc zobaczmy sobie. Jestem teraz w Łowiczu, więc nic, zobaczcie, nam się tutaj nie wyświetla. Ani Radom, ani Warszawa, ani Lublin, ani Londyn. Weźmiemy na 50. Zobaczmy jeszcze raz. Co czas mi przeskakuje mapa, centruje się na gdzieś daleko, więc możemy sobie to poprawić. Możemy sobie zrobić, żeby ta nasza mapa też pokazywała na nasz punkt, tam gdzie my jesteśmy. Powinno gdzieś tutaj być. Możemy tutaj zaznaczyć set center and zoom manually i wybrać sobie current geographic position. Wtedy ta mapa będzie się centrowała tam, gdzie my jesteśmy. Więc mamy 25, zobaczcie. No to dodamy sobie więcej kilometrów, damy sobie 100. 100 kilometrów pokazała się Warszawa, czyli Radom jest dalej niż 100 kilometrów ode mnie. Więc weźmiemy sobie 150, zobaczcie, pokazuje się Radom, a Lublin i Londyn cały czas nie. A teraz zmienimy sobie na 1500. Widzimy wszystkie punkty. Tym właśnie prostym sposobem jesteśmy w stanie pokazać na mapie wszystkie punkty w naszej okolicy i tą okolicę możemy, zobaczcie, w naszym przypadku zmieniać. Możemy znowu zmienić na przed 250 teraz i pokazujemy wszystkie punkty, które są bliżej niż 250 km ode mnie. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!